Skoro już jesteście, to zaczynamy trzeci odcinek z naszej serii o Karolu de Foucault. W pierwszym mówiliśmy o całej ścieżce edukacyjnej, w drugim o jego karierze w armii, aż do momentu, kiedy odkrył znaczenie sfery duchowej w człowieku. A dzisiaj zaczniemy od pewnego przełomu. Ale po kolei. Czołóweczka. Nagle przychodzi październik 1886 roku. Znaczy, październik nie przyszedł nagle, ale nagle przyszło pewne wydarzenie, które zmieniło całkowicie dotychczasowe życie Karola. Chciał porozmawiać na temat wiary. Idzie do kościoła świętego Augustyna i tam spotyka znanego księdza Henri Huvelin. Powiedzmy, księdza Henryka. Zaczyna z nim rozmawiać, ale on mówi: najpierw spowiedź. Karol nie bardzo ma ochotę, ale w końcu decyduje się, wyspowiada się. I w tym momencie następuje zmiana. Nawraca się. Zaczyna potem czytać Ewangelię. Nie wszystko rozumie, ale szuka, próbuje zrozumieć. Słucha różnych kazań, odwiedza kościoły. Bardzo lubi właśnie przychodzić do tego kościoła świętego Augustyna i słuchać ojca Henryka. I na jednym z jego kazań słyszy takie słowa: Pan Jezus zajął tak bardzo ostatnie miejsce, że nikt nie jest mu w stanie go odebrać. Karol postanawia: skoro on zajął ostatnie, to ja chcę przedostatnie. Zaczynają się rodzić myśli o zakonie. Pyta ojca Henryka, a on doświadczonym duszpasterzem był i powiedział mu, że tak świeżo po nawróceniu do zakonu raczej niech nie wstępuje, niech to jeszcze przemyśli, pojedzie sobie na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. No i Karol zgadza się z tym, wyjeżdża do Ziemi Świętej. Tam się zachwyca Nazaretem. Całą Ziemią Świętą się zachwyca, ale Nazaretem szczególnie. Wraca, myśli o zakonie ciągle zostają mu w głowie, więc wybiera się na rekolekcję do opactwa w Solezji. To jest duży monaster. Karol nie czuje, że to jest jego miejsce. On, który chce zajmować przedostatnie miejsce, nie odnajduje się w tak dużym zakonie, w tak dużym klasztorze. Wybiera się więc do Soligny, do trapistów. I tam wydaje mu się, że znalazł swoje miejsce. Pyta się ojca Huvelin, czy może wstąpić. Ten doradza mu, że tak, to teraz jest dobry moment na wstąpienie do trapistów. Karol wstępuje. Jest zachwycony. Żyją skromnie, ubogo. No i tak sobie w tym zakonie jest przez 7 lat, ale z biegiem czasu zauważa, że okej, dla bogatych to oni może i są biedni, ale dla biedaków oni są zbyt bogaci. Ubóstwo trapistów dla Karola nie jest żadnym ubóstwem, bo mówi, że dużo bardziej biedny czuł się, gdy był w Maroku, dużo biedniej żył święty Franciszek. On żyje teraz za bogato. Jeszcze w międzyczasie przełożeni proponowali Karolowi wyjazd na studia, ale on odmówił. Nie chce jechać na studia, zostanie. No i po tych 7 latach, jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji odnośnie wieczystych ślubów, pyta ojca Henryka, czy może wystąpić z tego zgromadzenia, że nie czuje się, że nie czuje, że to jest jego miejsce. Ojciec Henryk widzi, że on się męczy, że nie odnalazł tego miejsca, więc mówi: dobrze, możesz wystąpić, widzę, że to będzie dla ciebie dobre. Karol bardzo się ucieszył, od razu siadł i zaczął pisać regułę swojego własnego zgromadzenia. Wysłał to ojcu Henrykowi i ten, gdy to przeczytał, to się przeraził, bo według tej reguły on i jego przyszli ewentualni towarzysze mieli chwytać się najmniej płatnej pracy, jeść 2 posiłki dziennie, żyć w ogromnym ubóstwie w wynajętych mieszkaniach,
nie mieć żadnych mebli, tylko ławki poustawiane pod ścianami, też nie mieć łóżka, tylko właśnie na tych ławkach spać. Według ojca Uwelem to była reguła dużo bardziej surowa niż ta, którą proponował wiele wieków wcześniej święty Franciszek. Przemyślał sprawę i napisał do Karola: zostań w zakonie, to jest twoje miejsce. Trochę się zasmucił, no ale skoro ojciec duchowny tak mu doradził, to zostaje w zakonie, składa śluby i przełożeni znów mówią o studiach. Tym razem już go wysyłali. On nie jest zadowolony, mówi, że z trudem słucha wykładów po łacinie, będzie osłem w teologii, tak jak zresztą jest osłem we wszystkim. Takie miał zdanie o sobie. No ale kończy tą teologię, wraca z Rzymu i nagle dostaje wiadomość od przełożonych, że widzą możliwość opuszczenia zakonu. Widzą, że to będzie dla niego dobre. Radzi się znów ojca Uwelem i ten już widzi, że no to jest chyba wola Boża. Zgadza się na to, żeby Karol opuścił to zgromadzenie. I gdy tylko przychodzą dokumenty, które znoszą śluby, Karol od razu wyjeżdża do Ziemi Świętej. Zamieszkuje w Nazarecie, w szopie przy klasztorze Klarysy. Tam im pomaga, żyje obok nich. Składa też prywatne śluby ubóstwa i czystości oraz przyrzeka posłuszeństwo swojemu kierownikowi duchowemu, ojcu Henrykowi. Klaryski widzą, że byłby z niego dobry kapłan. Proponują mu, może zacznij starać się o święcenia, o sakrament święceń. On jest na początku sceptycznie do tego nastawiony, radzi się swojego ojca duchownego, ten też mówi, że byłoby to dobrym pomysłem i zgadza się. Wyjeżdża do trapistów, do tego samego klasztoru, w którym przez tyle lat się formował i tam ma się przygotować do przyjęcia sakramentu święceń. Ostatecznie przyjmuje święcenia w diecezji Vivie 9 czerwca 1901 roku. Tym samym staje się kapłanem diecezjalnym, ale dostaje pozwolenie, żeby przebywać na terytorium Sahary. Ojciec Uwelem radzi mu, żeby wyjechał do Ziemi Świętej i tam był kapłanem. Być może właśnie przy klasztorze sióstr klaryskich. Ale on stwierdził, że w Ziemi Świętej został już rozpoznany jako ktoś, kto pochodzi z rodziny arystokratycznej, więc jest już tam spalony. To już nie będzie możliwe dla niego zajmowanie przedostatniego miejsca, skoro wszyscy wiedzą, skoro wszyscy wiedzą, że jest z pochodzenia z rodziny arystokratycznej. Ale przypomniał sobie w tym momencie jedno z kazań ojca Uwelem, w którym powiedział: Nazaret jest tam, gdzie pracujemy i gdzie jesteśmy posłuszni. Dlatego już 3 miesiące po swoich święceniach wyjeżdża do Algierii, żeby tam znaleźć swój Nazaret. Ale o tym w następnym odcinku. I jak zwykle, bonus na koniec odcinka. Czym się różni słoń od fortepianu? Fortepian można zasłonić, a słonia nie można zafortepianić. Dobra, zobaczymy. Na koniec coś? Dziękuję bardzo na czarnym. Aha, no to coś jeszcze powiem. Jeszcze raz. Nie, to się powie, to przecież przesuniesz na czarnym. Dobra.